Nadchodzi załamanie pogody, ale to załamanie pogody to tylko strasznie brzmi, a tak naprawdę to wydaje mi się, że to jest taki oczekiwany przez wszystkich prysznic, no bo w końcu jak się tak namęczymy już tym słońcem, a męczymy się już, niektórzy się cieszą oczywiście z tego słońca, ja również, ale skoro to słońce już nas tak wyprażyło i wypiekło, no to wypadałoby się odświeżyć i właśnie już dzisiaj w nocy zaczęły wpływać nad Polskę chmury, przepłyną sobie dziś i jutro nad Polską, z tego będą burze, może popadać solidny deszcz, taki naprawdę solidny podczas tych burz szczególnie, a potem znowu będzie ładna pogoda, no bo to takie właśnie ma być lato i to jest wymarzone lato. Chyba zaczyna nam się dużo przyzwoitych rzeczy w życiu spełniać. Nagle mamy piękne lato z krótkotrwałym prysznicem, potem znowu lato. No zobaczymy, jak to długo się będzie trzymać. No weekend ma być już piękny, bo to ma przejść ten prysznic. Zresztą prysznic się przyda i ten deszcz się przyda, bo już we wschodniej Polsce miejscami leśnicy narzekają, że już wyschły lasy i nawet zagrożenie pożarowe jest. W związku z tym przejdzie deszcz, nawilży trawniki, zmoczy lasy, wszyscy odetchną z ulgą. Alergicy również, po czym znowu będzie tak zwana patelnia, czyli znowu będzie świecić słońce, znowu będzie 30-31 stopni i tak się zapowiada przynajmniej do końca tygodnia i przynajmniej weekend też ma być taki piękny, słoneczny, no takie lato, no, powinniśmy się cieszyć.